dlaczego ktoś w nocy na pełnym morzu, niedaleko wybrzeża Nikaragui, która słynie z piractwa, nagle płynie na ciebie, jeszcze zawraca. Na środku oceanu teoretycznie jest najbezpieczniej, no bo nie ma tych zagrożeń dookoła, ale też są, bo możesz uderzyć w kontener, który akurat spadł z kontenerowca, albo zderzyć się z wielorybem. Po co mi to było? Mogłem sobie siedzieć, grać w serialach i brać ciepłe prysznice i chodzić na eventy. No ale też nie na tym polega życie, żeby całe życie chodzić na eventy i brać ciepłe prysznice, nie? Ale zmieni się to, niestety. Ja byłem trochę przeciwko temu, bo mi się wydaje, że bardzo zmienia. Jedną z tych rzeczy, co ci mówiłem, że zmienia ten świat żeglarstwa, jest to, że Elon Musk wymyślił sobie ten internet satelitarny i teraz wszyscy to montują. Prawie każdy jacht ma internet. Wszędzie stoisz, nawet nie stoisz na bezludnej wyspie i płyniesz przez ocean, masz internet i możesz sobie siedzieć na Instagramie i przeglądać Reelsy. I mi się wydaje, że to trochę zabiera jakiejś takiej... Magii, romantyzmu z tego wszystkiego, no bo już nie masz tego, że płyniesz 30 dni odcięty od świata, nie wiesz, co się dzieje, ryzykujesz, więc też nie przyciąga to aż tak, powiedzmy, adventurous people do tego, tylko już teraz wszyscy i digital nomadzi sobie kminią, że to w sumie fajnie zakotwiczyć, po co kupować mieszkanie, jak można kupić łódkę za te same pieniądze i za darmo kotwiczyć na San Blas, na tropikalnej wyspie i sobie tam wykonywać pracę i co chwilę wychodzić z kawką do kokpitu i patrzeć na rekiny, które ci pływają wokół łódki. I to może mieć taki bardzo negatywny wpływ na to życie na morzu. Mimo, że wiadomo, zwiększa bezpieczeństwo i tak dalej, no ale zawsze gdzieś ten balans się potem znajduje i niekoniecznie działa na plus. Mm-hmm. No ale z drugiej strony, jak ja mam być ostatnim jachtem, który nie ma dostępu do internetu, to jaki w tym sens? No ale właśnie, bo ty masz dostęp do internetu, czy nie? Bo też... No jeszcze nie mam, ale będę miał teraz, jak będę płynął przez Pacyfik, przepraszam, to stwierdziłem, że to nie jest aż tak duża inwestycja, a bardzo dużo zmienia, więc no nie będę z tym dłużej walczył. Starlinka po prostu inwestujesz. Okej. Okay. Są 2000 zł, 70 euro miesięcznie. Więc... To rzeczywiście nie jest to dużo, stary, jak na to, że masz internet wszędzie na świecie. Wszędzie. Znaczy potem jakby on działa do 15, znaczy to nie jest... Tam transfer pewnie jest jakiś ograniczony. To nie jest, właśnie on nie jest ograniczony do 15 mil morskich od brzegu, bo używasz tego, powiedzmy, vanowego, tego na kampery. Mhm. Ale ludzie to robią tak, że sobie potem coś zmieniają i po prostu masz 1 gigabajt za 2 dolary. I masz go na środku oceanu. I ludzie przepływali do Polinezji Francuskiej 30 dni na otwartym morzu i mieli dostęp do internetu. Może to jest jakaś luka w tym ich systemie, ale póki co działa, więc zobaczmy. Wow. Myślę, że zaczęliśmy dobry przelot. A tak. Tym fantastycznym wprowadzeniem, to gwoli wyjaśnienia. Michał Malinowski dzisiaj jest naszym gościem. Tam jest twoja kamera. Aktor, ale chyba bardziej podróżnik, żeglarz. Żeglarz bardziej niż podróżnik. No właśnie, myślę. Gdybyś się... Pirat może, pirat. Wolę to określenie. Albo współczesny Kolumb. Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite. Historia z tobą związana jest niesamowita, bo parę lat temu, w 2019 roku, tak? Czyli już ponad 4 lata temu, prawie 5 myślałem, wyruszyłeś w podróż i pływasz z własną, zbudowaną łódką po oceanach i sobie zwiedzasz ten świat i go odkrywasz, więc trochę chcę o tym z tobą pogadać, ale właśnie z tym internetem, bo ciekaw jestem tych wszystkich takich meandrów i szczegółów z tym związanych. Zacząłeś temat internetu, bo w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że miałeś takie sytuacje, że kurczę, oglądasz Netflixa i wychodzisz na łódkę i masz po prostu rozgwieżdżone niebo. Więc jak to z praktyki to takie życie na łódce wygląda u ciebie? Uj, bardzo ogólne pytanie. Jeśli chodzi o tego Netflixa, bo jakby do tego się odniosłeś, no to nie mając internetu, po prostu mając aplikację, ściągasz go offline. Okay, no i sobie go oglądasz. Mhm. Więc, ale staram się też bardziej czytać książki niż oglądać Netflixa. Nie? Tylko to zależy od tego, jak bardzo jesteś obciążony psychicznie na morzu. Zauważyłem, że im są mniejsze fale i mniejszy wiatr, tym bardziej idę w stronę książek i powiedzmy, nie wiem, nauki elektroniki czy nauki języków, a im warunki są trudniejsze, tym muszę sobie jednak dawkować bardziej endorfiny, czyli bardziej wtedy są to filmy albo seriale, prostsze, czy wręcz jak już byłem bardzo, bardzo taki, powiedzmy, obciążony tym po 2 tygodniach żeglowania przez Atlantyk, no to nawet się wjechały gry komputerowe, bo stwierdziłem, że naprawdę muszę coś jakby sobie dostarczyć prostego. No właśnie, co się dzieje z twoją głową?
głową, z twoją psychiką, kiedy jesteś na tym oceanie? Zabawna rzecz. Dużo moich znajomych, którzy płynęli też sami i mi się to przytrafiło, słyszeliśmy głosy po kilku dniach, bo myślę, że ludzki umysł jest tak bardzo przyzwyczajony do kontaktu z człowiekiem, do rozmów, że kiedy tego nie ma po jakimś długim czasie, a nie mając dostępu do internetu i nie mając innych osób na pokładzie, nie masz tego, że zaczyna sobie jakby uzupełniać te luki w czymś, co zna. I te wszystkie odgłosy oceanu w nocy, czyli nie wiem, fale, wiatr, który tam świszczy na wantach, zaczyna automatycznie zmieniać w twojej głowie w mowę. I to mi się wydaje, że ktoś rozmawia na zewnątrz. Myślę, że stąd wzięły się te wszystkie opowieści o syrenach marynarskie, mm-hmm. że tam są syreny i one śpiewają, a tak naprawdę to wiatr świszczy na wantach, a twój umysł nieprzyzwyczajony do tego, że jesteś sam i nie rozmawiasz z nikim, sprawia, że ci się wydaje, że ktoś tam rozmawia. No okay. Faktycznie pierwszy, drugi raz, jak to usłyszałeś, wychodzisz na zewnątrz, jak to? No i oczywiście tam nic nie ma, no tam jest tylko woda i ciemność, bo to zazwyczaj w nocy się dzieje. Aha. I to budzi jakiś lęk w tobie? W sensie myślę, że to są też bardzo skrajne często emocje. Na pewno budzi, no każda rzecz nieznana budzi w tobie lęki, jakiś taki niepokój, ale potem się do tego przyzwyczajasz. Nawet patrzysz na to z takim humorem. A jak się czujesz teraz, jak przyjechałeś do Polski na miesiąc? Jak długo ci nie było? Parę lat, tak? Znaczy w Polsce byłem prawie 2 lata temu. No. Przyjechałem na chwilę do Polski, bo akurat stwierdziłem, że pora wziąć się do roboty na jachtach. I musiałem sobie zrobić taki kurs marynarski STCW podstawowy. To jest około tygodnia. I tak się składało, że ten kurs w Polsce był 7 razy tańszy niż na Karaibach. I opłacało się w ogóle tu przylecieć, bilet lotniczy, plus ten kurs wychodził taniej niż sam kurs na Karaibach. A przy okazji był jakiś casting i była okazja, żeby odwiedzić rodzinę i przyjaciół. Więc byłem tutaj chyba tylko tydzień tego kursu, plus tydzień dodatkowo na to, żeby spotkać się z bliskimi. Więc byłem w Polsce, to jest pierwszy raz, kiedy jestem jednak na dłużej, bo to ponad miesiąc tutaj w Polsce. I pierwszy raz, kiedy o tym mówię otwarcie na Instagramie, więc też jest o wiele więcej osób, które chciałyby się ze mną spotkać. No i jednak 4 lata temu wypłynąłem, więc to długo mnie tutaj nie było tak na stałe. No i właśnie, czy to nie jest dziwne uczucie? Nagle przeskakujesz, że z tego oceanu, z tego spokoju. No tam też wiadomo, że jesteś w portach. Tam nie jest tak spokojnie na tym oceanie. No. Tam co chwilę coś się dzieje. Zresztą żyjesz z takim trochę przeświadczeniem, zwłaszcza jak jesteś sam. Nie cały czas, bo to też zależy od tego, jaka jest pogoda, jakie są warunki, czy akurat coś ci zepsuło, co jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo na twoim jachcie, czy nie. Ale jednak bardzo często się pojawia takie uczucie zagrożenia. No tutaj tego nie ma. No tutaj sobie jeździsz samochodem, śpisz w łóżeczku, bierzesz ciepły prysznic. Więc możesz się tak uspokoić. A łódka też dodatkowo jest na lądzie, zabezpieczona w miejscu i teraz poza sezonem huraganowym, więc wszystko jest fajnie i możesz się wyluzować. Uczucie zagrożenia wynikające z czego? Że coś się nagle dzieje, może zagrażać twojemu życiu? Tak, albo życiu, albo łódce, no bo jakby łódka w przeciwieństwie do samochodu chociażby ma to do siebie, że dryfuje. W sensie nawet jeżeli ty nie możesz po prostu sobie stanąć i być w tym miejscu, bo zawsze wiatr będzie cię spychał, jeżeli cię akurat będzie spychał na skały, no to jest to zagrożenie życia i zagrożenie łódki. Więc zawsze musisz mieć to na uwadze. Jeżeli nie będziesz w stanie się przemieszczać na oceanie, no powiedzmy na środku oceanu teoretycznie jest najbezpieczniej, no bo nie ma tych zagrożeń dookoła, ale też są, bo możesz uderzyć w kontener, który akurat spadł z kontenerowca, albo zderzyć się z wielorybem, albo może ci właśnie mogą cię porwać żagle, albo złamać maszt i zepsuć silnik jednocześnie i tam zostaniesz i stracisz jakby kontakt ze światem, możliwość komunikacji i może ci się skończyć woda. Więc zawsze jest coś. Zawsze musisz myśleć i planować i mieć na uwadze niebezpieczeństwa potencjalne. Widziałem w jednym z wywiadów, że powiedziałeś, że masz takie interwały, jak śpisz po 20 minut właśnie po to, żeby orientować się, tak to działa? Właśnie jak zachowujesz to bezpieczeństwo? No jednym z zagrożeń na morzu jest zagrożenie zdarzenia się z innym statkiem, z inną jednostką. No i teoretycznie jak płyniesz na autopilocie bardzo często, większość czasu w zasadzie. Jakby łódka sama trzyma kurs i ty wtedy możesz sobie właśnie oglądać Netflixa, albo gotować, albo spać trochę. No tylko musisz patrzeć, czy nie ma innych statków, żeby się z nim nie zderzyć. No bo to się zdarza. Możesz się też zderzyć oczywiście z wielorybem. Wieloryba w nocy no, nie wypatrzysz, więc to zagrożenie zawsze jakieś tam jest. Natomiast no, chodzi o to, żeby je minimalizować. A jakie miałeś takie najniebezpieczniejsze sytuacje, które ci się przytrafiły?
No, wiem, że piorun cię trafił na przykład. Znaczy on nie trafił bezpośrednio chyba we mnie, tylko wydaje mi się, że trafił obok łódki, tylko ja zwieszam sobie z masztu i wand takie łańcuchy do wody, w razie gdyby uderzył ten piorun w maszt, żeby ładunek poszedł do wody. I mi się wydaje, że on ten piorun po prostu walnął na tyle blisko, że on po tym łańcuchu się wspiął, cały pokład był mokry, a ja trzymałem akurat mokrą linę, która była połączona z tym pokładem. Przez takie ucha metalowe i poraziło mnie w rękę. Czy bardziej to było jakieś przebicie elektryczne czy coś. No to tak pośrednio mnie ten piorun uderzył. Jeszcze wywalił mi światła na nawigacyjne w łódce, które do tej pory są nienaprawione. Trzeba je naprawić. Więc no to było na pewno intensywne doświadczenie. I w ogóle samo płynięcie w burzy, jak są te wyładowania atmosferyczne, tam w tropikach to wyładowanie, te wyładowania są bardzo gęste, co sekundę wali gdzieś piorun, więc to nie jest przyjemne uczucie, zwłaszcza, że jak czytasz poradniki, co robić w trakcie burzy, no to unikać otwartej przestrzeni, jesteśmy na morzu, unikać wody, jesteśmy na morzu, jeszcze pada, i unikać wysokich przedmiotów i mamy maszt 15-metrowy nad sobą, więc to w teorii nie brzmi dobrze. Wow. A to jakie jeszcze tam są zagrożenia? Mówisz wieloryby, nie wiem, piraci. Piraci też chyba zdarzali się, ja nie wiem, czy to byli piraci, czy nie, no bo w końcu nie weszli mi na pokład z bronią, ale płynąłem w nocy, zresztą były dwie łódki moich polskich przyjaciół w okolicy i właśnie prowadziłem tak zwaną wachtę, czyli patrzyłem, żeby nie zderzyć się z nikim, i widziałem, że płynie z naprzeciwka jakaś jednostka. Ja widzę po prostu tylko światło, nie widziałem jej na ICE. ICE to jest takie urządzenie, które pozwala mi zidentyfikować radiowo inne jednostki, które też mają ten ICE i nadają sygnał, i wtedy widzę, co to jest za jednostka, widzę, jaką ma prędkość, jaki ma kurs, i to urządzenie, ono samo mi oblicza, czy my się zderzymy, na ile blisko się miniemy. Oni tego nie mieli, więc w takiej sytuacji ja muszę wyciągnąć kompas i zacząć robić namiary, i jeżeli te namiary się nie zmieniają, to znaczy, że istnieje ryzyko zderzenia i prawdopodobnie spotkamy się w tym samym punkcie. I tak właśnie było w tej sytuacji. Cały czas ten namiar był taki sam, więc musiałem zmienić swój kurs i znowu robić te namiary, i widzę, że znowu się nie zmieniają, więc znowu zmieniam swój kurs i widzę, że znowu się nie zmieniają, czyli widzę, że oni zmieniają kurs jakby, żeby dojść do mnie, na mnie. No i w pewnym momencie minęli mnie, więc już tak odetchnąłem z ulgą. Zobaczyłem niebieskie światło, czyli ich prawą burtę, zielone światło, czyli ich prawą burtę. I w pewnym momencie widzę oba światła i widzę czerwone, czyli znowu widzę ich lewą burtę, czyli oni zawrócili i płyną na mnie. Mówię, no to kurde, już jest dziwna sytuacja, dlaczego ktoś w nocy na pełnym morzu, niedaleko wybrzeża Nikaragui, która słynie z piractwa, nagle płynie na ciebie, jeszcze zawraca. Pomyślałem, może Straż Wybrzeża, no to zacząłem na radiu tam ich wołać i pytać, jakie są intencje, ale nikt nie odpowiedział, no to musiałem w tym momencie założyć, że to może być jednak coś trochę bardziej niebezpiecznego. Więc no, na szczęście byliśmy w kilka jachtów. Zawołałem przyjaciół na jachcie, skupiliśmy się tymi trzema jachtami, zbliżyliśmy się do siebie i oni wtedy odpłynęli, a my wyłączyliśmy wszystkie światła i zmieniliśmy kurs o 90 stopni i uciekliśmy w morze, tak żeby nas nie było widać. Zakładając, że nie mają ICE-a ani radaru, żeby nas w tej ciemności odnaleźć. No chyba nie mieli. I tak ich skupiliśmy. Ale czy to byli piraci? Na pewno, no nie mogę tego powiedzieć, natomiast nie widzę za bardzo powodu, żeby zbliżać się do innej jednostki w środku nocy. Mm-hmm. Po co? A masz coś do obrony na statku, na łodzi? W sensie broń, szable, łuk? Wszystko może być bronią, jak jesteś zdesperowany. No ja mam tam jakieś maczety, mam jakieś toporki, mam harpun, którym poluję na ryby. Racę możesz używać, tak jak w Kapitanie Philipsie, ten kapitan tam odpalał racę w tych piratów. No tam ze średnim efektem, wiesz, no jak oni będą mieli kałachy, no to już nie będę się wygłupiał. Trzeba się na nich zdać. A jak... Kurczę, bo jest tyle pytań, które chciałbym ci zadać, bo to jest fascynujący temat, więc może też wróćmy na chwilę do początku, żeby wprowadzić też widzów w to, jak to się wszystko zaczyna, jak to zrobić, bo może są ludzie, którzy chcieliby pójść w twoje ślady. Budowałeś łódkę 14 miesięcy. Skąd w ogóle ten pomysł ci przyszedł do głowy? Wiem, że podróżowałeś, że jeździłeś autostopem, że ta wolność była czymś takim, co zawsze ci w życiu towarzyszyło, też w związku z twoim wychowaniem, nie? Ale kiedy człowiek się decyduje na to, że kurde, rzucam karierę aktorską, która dobrze ci szła? No źle nie było. I nie bałeś się, że kurczę, stracisz coś, co w sumie wielu aktorom nie jest dane? To jest taki zawód, który jest bardzo niepewny.
Znaczy są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli no nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, tak? A też chciałem tę podróż przeżyć w takim wieku, nie innym. Standardem jest to, zwłaszcza w krajach zachodu, że ludzie czekają do emerytury z tą podróżą, tylko i to można zrobić na emeryturze, i to jest piękne, i to jest piękna emerytura, natomiast jest to zupełnie inna podróż, bo jeżeli ja wypływam w świat w jedną stronę łódką, która jest moim domem, na której mam wszystko, to ja daję sobie szansę na to, żeby ta podróż zmieniła moje życie. Co się w zasadzie zdarzyło w Kolumbii. Dopłynąłem do Kolumbii, myślałem, że zostanę 2 tygodnie. Spodobało mi się, zdecydowałem, że zostanę i spróbuję pracować w zawodzie. I pracowałem, dostałem tam trzy seriale praktycznie zrobiłem do tej pory. I to jest fajne. Jakbym to zrobił na emeryturze, to prawdopodobnie już nie miałbym motywacji, energii i odwagi, żeby ryzykować, żeby to robić. Więc ja chciałem to zrobić w takim wieku i po prostu uznałem, że warto poświęcić to, co miałem tutaj dla czegoś innego. Mhm. I tyle. I jak się buduje tę łódź? A jak się buduje, długo się buduje. Natomiast jest to do zrobienia. W zasadzie nie jest to rocket science, tak jak ci powiedziałem wtedy. To można zrobić, to po prostu kleisz ze sobą kawałki, sklejki. I też są jakby dostępne projekty. Ty nie musisz sobie tego zaprojektować. Nie musisz mieć tej wiedzy bardzo głębokiej, którą mają projektanci. Po prostu kupujesz projekt i robisz to, co jest w projekcie. To jest do zrobienia. To jest prostsze niż się wydaje, natomiast zazwyczaj zajmuje więcej czasu i wysiłku niż się wydaje. Więc te 14 miesięcy to naprawdę były 14 miesięcy, kiedy ja byłem skupiony tylko na tym i jeżeli wychodziłem z tej szopy, w której budowałem łódkę, to po to, żeby grać w serialach i zarobić na sklejkę. Mm-hmm. No i właśnie, jak to technicznie później się odbywa? Ale poczekaj, to nie jest jeden sposób na to, żeby się odnaleźć w tym świecie. No. W sensie, można po prostu kupić jacht i to nie musi być też nowy, drogi jacht. Można pojechać do Szwecji i kupić używany jacht, używanego Albina Wege za 5000 dolarów i ten jacht też sobie da radę i też przepłynie ocean. No tylko wiadomo, nie będzie to tak komfortowy jak super katamaran tych Amerykanów, którzy przeszli na emeryturę. Mm-hmm. Tylko mi się wydaje, że też nie ma co za bardzo szukać komfortu na morzu, bo to i tak nie jest aż tak komfortowe i tak będzie trzeba pójść na kompromisy. Więc dlaczego nie zrobić tego jeszcze biedniej, a teraz, nie? I jakby te zachody słońca tak samo fajnie wyglądają z tych kilkumilionowych katamaranów, jak i z mojej łódki, jak i z łódki kupionej w Szwecji, używanej. I powiem więcej, nawet jeżeli ta twoja łódka nie jest tak komfortowa, nie jest tak cozy, no to będziesz miał jeszcze więcej motywacji, żeby wyjść do ludzi, przeżywać przygody i zdobywać przyjaciół. A o tym chyba, na tym polegają podróże, a nie na tym, żeby siedzieć w swojej własnej chałupie zakotwiczonej koło palm i co? Absolutnie tak myślę i też zresztą wspomniałeś gdzieś o tym, że bardzo się socjalizujesz w portach, jak już wychodzisz na ląd, więc to też jest na pewno ciekawy wątek, który chciałbym poruszyć. Ty też ważną rzecz powiedziałeś co do tej łódki, że ona się często psuje po prostu na oceanie. A to każda łódka się psuje. Nie? Więc twoja idea budowy jej sprawia, że ty ją też doskonale znasz i pewnie jest ci łatwiej dzięki temu później. Taka była idea, bo ja też wierzę, że im dalej się płynie, tym większe znaczenie ma nie to, jak trymujesz żagle, jakim jesteś regatowcem, jak szybko potrafisz płynąć, bo to nie masz takiego znaczenia. Nikt z nas się aż tak bardzo nie śpieszy. Ale większe znaczenie ma to, jak dużo rzeczy możesz sobie naprawić na tej łódce sam, bo te rzeczy się psują i psują się na wielkich właśnie tych katamaranach luksusowych i właśnie więcej rzeczy tam się psuje, bo więcej rzeczy jest, więc one siłą rzeczy przez te siły, które działają na morzu, przez fale, przez ruch, przez słońce, UV, przez sól, przez wilgoć, no to się wszystko psuje. Mhm. To niby jest tam robione pod jachty, no ale to się po prostu zepsuje, ale miesiąc później, nie? Tak. Ale i tak się zepsuje. Więc trzeba wiedzieć, jak to naprawiać, bo bez tego trzeba mieć naprawdę bardzo dużo pieniędzy i też nie w każdej sytuacji można sobie to naprawić, no bo na środku oceanu możesz mieć nie wiadomo ile, ale nikt ci tam nie przyleci, wiesz, samolotem i cię nie zdesantuje się, żeby ci naprawić silnik. To jak można się przygotować do takiej podróży? Ty wiedziałeś, że musisz mieć określoną ilość pieniędzy odłożonych, żeby przetrwać jakiś tam czas, bo ten twój plan też ewoluował w czasie i ty na początku na jakiś krótszy czas chciałeś wypłynąć, a nie macie 4 lata. Tak, ja myślałem, że przez 3 lata okrążę świat i już będę z powrotem, a tu 4 lata jestem w 1/3. Więc tak, no trzeba być elastycznym w życiu i w podróżach i w żeglowaniu. Trzeba mieć jakieś odłożone pieniądze i to wszystko musi być zaplanowane. To się oczywiście tak wydaje, że można sobie tak płynąć romantycznie przed siebie, no ale też trzeba wiedzieć, gdzie, jakie wiatry, jakie prądy i gdzie, przede wszystkim gdzie i kiedy są huragany, no bo to nie może być tak, że ty sobie w maju wypłyniesz z Polski i potem w sierpniu będziesz płynął przez Atlantyk, bo jak cię tam trafi huragan, no to
Najlepsza łódka nie przetrwa. To może, nie wiem, płynąć i na wycieczkowcu i jest duża szansa, że to się źle skończy, a co dopiero na takiej malutkiej łódce. Więc to trzeba mieć jakąś wiedzę i jakiś tam plan, natomiast jest dużo, dużo przestrzeni na improwizację. Mm-hmm. I z czego się żyje na tej łódce? W sensie takim nawet z praktycznego punktu widzenia. Mówisz, że masz harpun, czyli normalnie łowisz sobie pożywienie każdego dnia, czy robisz zapasy? No nie każdego dnia, bo z harpunem to poluję, jak już jestem gdzieś zakotwiczony i blisko jest jakaś rafa koralowa, czy miejsce, w którym no, na otwartym morzu to ja nie wyskoczę teraz przy tych 3-metrowych falach z harpunem. Mm-hmm. Nie będę szukał ryb, których prawdopodobnie tam nie będzie, bo to jest też troszkę jak pustynia na otwartym morzu. To nie jest tak, że tam wszędzie są ryby. Ryby są raczej bliżej jakichś przedmiotów. Czasami ta łódka przyciąga te ryby. No i dlatego się na przykład troluje, w sensie wędkuje i ciągnie za sobą przynętę. I teraz jak jestem na Morzu Korteza, to rzeczywiście tych ryb jest tam bardzo dużo, a woda jest zimna i dosyć pętna w wielu miejscach. I tam już raczej niewiele poluje z harpunem, ale dużo wędkuje i to wędkowanie jest super proste. Wrzucasz przynętę i po 15 minutach masz machi-machi i to machi-machi jesz przez 3 kolejne dni, więc da się przeżyć. Czyli raczej mało różnorodna dieta wówczas. Są też tuńczyki. To z tego można więcej zrobić. Kurczę, nie, jaram się, bo to jest coś takiego... To, co ty robisz, jest, myślę, marzeniem bardzo wielu ludzi, ale każdy sobie mówi, że kurczę, nie da się, bo tam praca, bo kariera, bo coś tam, bo kiedyś. Dlatego tam, ja też staram się wrzucać na ten swój Instagram storiesy i posty stamtąd, staram się relacjonować to życie, bo to można zrobić i to każdy może zrobić. I są sposoby na to, jak to zrobić. Ja też myślę, że wyjdę do ludzi z jakimś... nie wiem, przewodnikiem, czy z jakąś ideą, jak do tego dojść, niezależnie od tego, jakimi zasobami się dysponuje, bo fajnie jakby nas tam było więcej, nas Polaków, bo ja jestem zakochany w Polakach i w tym, jak my myślimy i w jaki sposób żyjemy i w jaki sposób podróżujemy, bo to jest zazwyczaj o wiele ciekawszy sposób niż w tych bardziej rozwiniętych społecznościach, bo my jesteśmy trochę bardziej szaleni. Okej, okay. Widzisz jakąś taką regułę, tak, w Polakach? Co jest takiego w nas? No, to jest reguła, oczywiście są wyjątki od tej reguły zawsze. I one są dosyć intensywne. Ludzie są różni i jest bardzo dużo ciekawych również żeglarzy Amerykanów. Natomiast ja bardzo cieszę się, jak spotykam polskich żeglarzy. Bo my też jesteśmy biedniejsi, tak ogólnie rzecz biorąc. I przez to musimy kombinować. I z tego kombinowania wychodzą bardzo fajne historie i bardzo fajne przeżycia i też wnioski, które wyciągamy. Bo mi się wydaje, że podróż jest tym ciekawsza i im jest trudniejsza i więcej nas uczy dzięki temu. A dla nas jest trudniejsza, przez to, że no nie zarabiamy tyle, co oni. Nie jest tak, że każdy, kto przejdzie na emeryturę, może sobie kupić katamaran za $500,000. Mm-hmm. I masz jakieś takie przykłady kombinatorstwa polskiego, które wygrywało z tymi większymi zasobami? No moim kombinatorstwem, takim osobistym, które ja mam, jakby moja łódka jest bardzo... jest genialnym projektem. To jest projekt Janusza Maderskiego. To jest genialna łódka moim zdaniem, bo ona jest malutka. Jest tania w produkcji, w sensie w budowie i jednocześnie przez to tania w utrzymaniu jest pełna jakby takich bardzo prostych rozwiązań. Jedno z takich prostych rozwiązań jest chociażby samoster wiatrowy, czyli autopilot. On na takie normalne łódki typowe, powiedzmy, na których pływają ludzie z zachodu Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. To są przynajmniej 12-metrowe łódki, a zazwyczaj katamarany. Samoster na taką łódkę kosztuje $5,000 przynajmniej, albo i więcej. Samoster na moją łódkę można zbudować za 80 zł ze sklejki i on steruje tą łódką, więc to jest jakby, więc to jest taki, myślę, nasz polski myczek podróżniczy i daje się, więc wszystko się daje i daje się powiedzmy, niezależnie od tego, jaki masz budżet, możesz opłynąć świat nie mając łódki, też da się to zrobić. Więc to się naprawdę da zrobić i nie ma żadnej wymówki, która by miała się trzymać w domu. Wow. Jeśli chcesz, naprawdę chcesz, bo to też trzeba chcieć, bo to też nie jest tak, na Instagramie sobie fajnie oglądasz te palmy, biały piasek i rybki, które wyciągasz z wody, słoneczko. No ale to też jest ciężkie i to nie, jakby żyjesz z tym poczuciem zagrożenia czasami. Kąpiesz się w morzu, nie masz ciepłego prysznica, a papieru toaletowego nie możesz wrzucić do sedesu, tylko musisz trzymać go ze sobą do następnego portu. Więc tam to nie jest też takie super proste życie, ale warto. Ja w ogóle ogólnie warto w życiu wkładać wysiłek w to życie, podróże, w cokolwiek, co się robi. Bo tam, gdzie się wkłada wysiłek, to są właśnie najpiękniejsze rzeczy na końcu tej drogi. Więc i żeglarstwo jest moim zdaniem takim dobrym przykładem tego. To jest, myślę, też coś, co nadaje wartości rzeczom.
i temu, co robisz w życiu, że jak cię to coś kosztuje, jakiś wysiłek właśnie, jakąś pracę, to bardziej to doceniasz. A tu każdego dnia się z tym mierzysz, bo każdego dnia masz jakieś wyzwanie, nie? Nie możesz sobie dłużej poleżeć w łóżku, bo masz zagrożenia. Tak, tak. Nawet jak nie masz, to i tak masz, bo i tak każdy z nas na tych jak tak ma listę rzeczy, które są do zrobienia. I ta lista nie robi się krótsza, się tylko robi coraz dłuższa, my uczymy się coraz bardziej to ignorować. Ale zawsze jest coś do zrobienia, więc... Ale to jest dobre, człowiek się uczy. A miałeś takie dni, momenty, że chciałeś to rzucić w pizdu wszystko i że kurde, po co mi to było, w co ja się wpakowałem? Bardzo dużo jest takich momentów. No, zwłaszcza te momenty, w których się boisz trochę o swoje własne życie czy o łódkę. Momenty, w których jest ciężko, momenty, w których coś się psuje i nie wiesz jak, bo ta diagnostyka jest często ciężka. Zwłaszcza w przypadku mechaniki czy elektryki, wiesz, jakby jest jakiś problem, ale nie wiesz co i nie możesz się od razu wziąć za naprawianie tego, bo musisz najpierw zorientować się, co jest nie tak i masz już dosyć tego, to oczywiście są momenty, w których mówisz, po co mi to? Po co mi to było? Mogłem sobie siedzieć, grać w serialach i brać ciepłe prysznice i chodzić na eventy. No ale też nie na tym polega życie, żeby całe życie chodzić na eventy i brać ciepłe prysznice, nie? Ty chyba daleko jesteś w ogóle od tego show biznesu, w sensie takim mentalnym też, nie? Jak ty się odnajdywałeś przed tą podróżą też w tym świecie? No jednak trochę celebryckim, trochę show biznesowym, powierzchownym. Ja myślę, że ja się w tym odnajdywałem, bo ja lubię ludzi i ludzie w tym biznesie są ciekawi i też oczywiście to, co tam się przebija w mediach, no to jest jakieś tam 10-15%. Tam jest dużo inteligentnych ludzi z pasjami, którzy potrafią głębiej spojrzeć na świat. No tylko mówię, to nie zawsze się przebije, bo to, kto jakie ma filozoficzne przemyślenia, to nie jest temat na pudelka. Mhm. Często, wiadomo. Więc wszędzie można odnaleźć jakąś głębię i coś fajnego. Mi nie było źle w tym świecie. Wiesz, dla mnie to też było tak, że ja nie jestem z rodziny aktorskiej. Moi rodzice to są koniarze. No, pracowali jako kaskaderzy, więc może tu jest jakieś połączenie. Natomiast ja zdecydowałem się na studia aktorskie dlatego, bo dla mnie to była najtrudniejsza rzecz, jaką mogłem sobie w danym momencie wyobrazić, a trochę nie miałem innego pomysłu, bo rodzice mnie jakby tam perswadowali, żebym nie zostało jednak lekarzem, a to było moje marzenie. Więc stwierdziłem, no dobra, no to co w takim razie robić? No bo ja czułem, że chcę robić to jeżeli nie to, a trochę nie wiem co, no to zróbmy coś, co jest najtrudniejsze, bo się dzięki temu dużo nauczę, a przede wszystkim jeśli to uda się zrobić, to znaczy, że mogę zrobić wszystko. I dlatego ja się wziąłem za to aktorstwo. To zawsze było dla mnie wyzwanie i na etapie szkoły, i potem jak byłem w pracy. To nie było dla mnie proste, więc ja tam się nie nudziłem. W sensie ja musiałem się sam ze sobą mierzyć i na tych planach, i na tych eventach, bo to też nie jest takie proste wyjść. To się wydaje, że tak przejść się tym czerwonym dywanem, jak jest jakikolwiek event, to też jest w jakiś sposób takie trochę krępujące. Ja myślę, że one jest krępujące i stresujące dla większości tych ludzi, którzy tam wychodzą. Oni się uśmiechają i udają, ale to nie jest takie wcale proste i dla mnie to też było wyzwanie i chciałem się z tym zmierzyć, no ale w pewnym momencie stwierdziłem, że pora na nowe wyzwania. Kiedy zaczęło się to robić proste już dla mnie, to stwierdziłem, okej, no to po co dalej, skoro już jest proste. Już się nauczyłem. Do jakiegoś tam poziomu. Oczywiście to tutaj można stawać się i lepszym jest masa fantastycznych aktorów i można by do tego dążyć. Natomiast też chciałem spróbować innych rzeczy w życiu i dlatego trochę się od tego odsunąłem. No ja mam z tym nadal kontakt. Ja mam i menadżera tutaj, mam też teraz menadżerów i w Kolumbii mam menadżera i mam menadżerkę w Meksyku, więc ja jakiś tam kontakt z tym światem trzymam. Natomiast no nie chcę, żeby mnie to wstrzymywało przed zabawów pirata. To jest w ogóle bardzo ciekawy twój taki konstrukt psychiczny, że z czego to wynika? Czy to jest jakieś dążenie do perfekcji? Bo ty też wspominałeś o tym, że jak coś jest właśnie dla ciebie trudne, to wtedy się w to rzucasz i wtedy chcesz to zmienić. Czy to jest jakaś niezgoda na swoje słabości, czy swoje wady, czy... Nie mam pojęcia, tak jest, ja nie jestem psychologiem. Musielibyśmy iść do terapeuty, nie bądź to, zaprosić tu kogoś, kto mi zrobi psychoanalizę. No tak mam po prostu i tak jest. A dlaczego chciałeś zostać lekarzem w takim razie? Bo to jest bardzo odległe od tego, co robisz. Myślę, że jako dziecko oglądałem taką bajkę, która nazywała się Było sobie życie. O tych czerwonych krwinkach, które transportowały krew. Świetne to jest, tak. Czy o tych takich białych policjantach, którzy tam ganiali te wirusy z tymi pałami. Więc i zawsze mnie to fascynowało, bo to też jest... to wszystko jest takie logiczne w biologii. Jakby wszystko wiesz, dlaczego działa i jak, nie wiem, czułem jakąś taką satysfakcję, jak coś zrozumiałem. A poza tym uważam, że zawód lekarza to jest w ogóle najbardziej potrzebny zawód na świecie, bo co jest ważniejsze niż zdrowie? Nie ma rzeczy ważniejszej niż zdrowie i życie. Dlatego chciałem robić coś, co będzie przydatne i czym mogę pomóc ludziom. Hmm.
Dlatego myślę, że chciałem się tym zajmować, no ale... No aktorstwo logiczne nie jest, nie? To jest bardzo... Nie jest logiczne, to jest w ogóle na drugim biegunie, ale dla mnie było bardzo dobre i naprawdę to dla mnie była dobra szkoła, bo ja się bałem odezwać przed ludźmi, ja byłem bardzo nieśmiały i taki niepewny siebie i może dlatego, że się w lesie wychowałem wśród tych koni, a nie w mieście wśród rówieśników, więc dla mnie to też była bardzo dobra szkoła. To jest piękny zawód, którym można też zrobić dużo, dużo dobrego, przydać się ludziom, jeżeli robi się to świadomie, więc nie żałuję. Czy to jest zawód, który też kształtuje twój umysł, osobowość, wrażliwość jakąś, nie? Buduje cię jako... Uczy cię rozumieć innego człowieka, tak. To jest myślę bardzo ważne i nie jest tak pospolite, w sensie ciężko jest, no bo wiadomo, że patrzymy na świat z własnej perspektywy i jeżeli nauczysz się patrzeć też z innej, no to to jest naprawdę duży plus i bardzo pomaga w życiu. Wyczytałem a propos twoich rodziców, koniarzy i tego miejsca, w którym się wychowywałeś, że ty jesteś mistrzem Polski w jeździe konnej w stylu westernowym? Tak? Western rodeo, tak. W tam trzech konkurencjach. W barrel racing, pool bending i w western pleasure. Znaczy ja miałem 15 lat, nie? To juniorów mistrzem Polski. Ale bo się zastanawiam, co to znaczy, że jedziesz konno i strzelają do ciebie z łuku na przykład. Nie masz takich konkurencji. Barrel racing i pool bending to są takie konkurencje szybkościowe, gdzie po prostu się ścigasz w barrel racingu między trzema beczkami, a w pool bendingu jest to slalom, tam jest chyba, teraz to minął czas, ale chyba 6 tyczek i musisz tak zawijać między tymi tyczkami. A western pleasure to jest taka trochę... Musisz pokazać konia w stylu westernowym w sposób, który ma emanować przyjemnością. Czyli co, jak Zorro, tam go stawiasz dęba, albo nie, to nie byłoby przyjemne. To ani dla konia, ani dla ciebie. Nie, raczej właśnie tego, on jest spokojny, ma obniżoną głowę, jest ładnie ułożony według tych wytycznych organizacji westernowych i ty po prostu masz jechać na tym koniu i się dobrze czuć. Kurczę, to jak ci było na przykład w szkole aktorskiej, jak ty byłeś wyjęty z takiego dzikiego, bliskiego natury środowiska, teraz sam się rzuciłeś w takie środowisko, a szkoła aktorska to jest, wydaje mi się, miejsce, w którym masz dużo oczekiwań, dużo zmagania się ze sobą, bardzo dużo też obciążeń i psychicznych, i fizycznych, bo te zajęcia są do późna, robisz etiudy i tak dalej, i tak dalej. Jak taki człowiek jak ty tam się odnajdywał? Że to chyba ciężkie było. Było ciężkie, no i właśnie o to chodziło, żeby było ciężkie. Ja dlatego chciałem iść do tej szkoły. Ja w ogóle nawet nie wyobrażałem sobie na tamtym etapie, że ja będę wykonywał ten zawód aktora. Ja po prostu chciałem iść do tej szkoły i to zrobić. Okej. Okay. I potem żyć ze świadomością, że wszystko jest możliwe. I żyję z tą świadomością, dlatego teraz jestem na morzu, na zbudowanej w szopie łódce. I bawię się w pirata i szukam złota po dżungli. Bo wszystko jest możliwe, a to jest akurat to, co chciałem robić. Natomiast dalej trzymam kontakt z tym zawodem, z aktorstwem, bo to jest fajne. To się naprawdę fajnie robi, poznaje się fajnych ludzi, uczysz się. Dalej jest to jednak wyzwanie dla mnie. I jest tam bardzo dużo rzeczy do poprawy w mojej technice i rozumieniu, więc dalej ma to sens. Natomiast też przyszedł czas na inne rzeczy. Fajne w ogóle w tej twojej podróży i tej decyzji, która... pozornie może być zagrożeniem dla twojej kariery, bo ją przerywa nagle i cię wyrzuca stąd, a teraz się okazuje, że wręcz przeciwnie, no bo zacząłeś grać tam, w Ameryce Południowej i jakie tam masz doświadczenia? Jak ci się to w ogóle udało zrobić? Normalnie. Tak jak się robi, jak kończysz szkołę jako student aktorstwa, no to musisz sobie zrobić book, czyli dobre zdjęcia, reels, czyli zagrać w jakichś etiudach, zmontować to i mieć taką wizytówkę wideo, minutową, dwuminutową, którą pokazujesz i z tym szturmujesz agencję, a potem agencje z tym szturmują reżyserów obsad, którzy zapraszają cię na casting i jeżeli się spodobasz na tym castingu, to dostajesz rolę i masz szansę się pokazać szerszej publiczności. Tak samo wygląda to tam. No tylko, że była ta bariera językowa, akcentowa i no i wiadomo, że no, nie wyglądam jak ten Enrique Iglesias, więc dla mnie też jednak ta pula ról była ograniczona, natomiast konkurencja była o wiele mniejsza, no bo też nie ma tam aż tak dużo aktorów zagranicznych, którzy by władali tym językiem, więc jest o tyle łatwiej wygrać casting, natomiast też oczywiście jest to wyzwanie, bo tak jak często wypytacie nas, jak wy zapamiętujecie te teksty? No jak zapamiętujesz teksty? Po prostu jak to zrozumiesz, to już pamiętasz. Słuchasz partnera i jeżeli odpowiadasz, jeżeli ktoś nie jest taki super...
Patrz, przypadł jestem jak ten kurde, jak ten szwagier od Forfitera, że mi wypadają polskie słowa. Używaj, no, to jest też naturalne, bo używasz języka angielskiego częściej. Tak, że restrykcyjny, jeśli chodzi o tekst i możesz trochę zaimprowizować, to naprawdę to nie jest trudne, tylko musisz naprawdę słuchać tego, co mówi druga osoba. Możesz nawet w ogóle nie uczyć się tekstu. Jeżeli dobrze jest napisana scena, to wystarczy odpowiadać na to, co mówi twój partner. Dialogizowanie ci pomaga, tak, po prostu, nie? Oczywiście. No, w języku obcym jest trudniej. I tutaj rzeczywiście nauczenie się tych tekstów, zwłaszcza, że w tym pierwszym serialu, który ja tam dostałem, to dostałem antagonistę, czyli drugą najważniejszą postać w serialu, i czasami miałem przez 3 tygodnie, dzień w dzień po 20 scen dziennie. I ta 20 scen dziennie? Tak, to tam kręcili. No w pewnym momencie było wcześniej 12, ale potem zrobiło się słabo z czasem i tak. Jezu, to w Polsce się robi po 12 te tanie seriale. A i nie, to jest robi się też po 20. Też się robi po 20? Zdarzało się 20. Więc pamiętam, miałem taki, ja tam byłem antagonistą, jakby serial to była historia Carlosa Ledera, który był przemytnikiem narkotyków, a ja byłem agentem antynarkotykowym ze Stanów, DEA, który go tam ściga, i jak wiadomo, że kręci się lokacyjnie, jak była lokacja oficyna antydrogas, czyli nasze biuro antynarkotykowe, no to 3 tygodnie kręcenia tam, jako że ja byłem tym antagonistą, czyli to była moja przestrzeń, to byłem w każdej scenie przez 3 tygodnie, po 20 scen dziennie, więc ja wracałem do domu, miałem 7 godzin do odbioru następnego dnia na plan i musiałem wybrać, czy nauczyć się 20 scen w języku hiszpańskim, czy spać, czy wziąć prysznic, czy zjeść coś. Rozumiesz, więc było ciężko, ale też bardzo dużo się nauczyłem dzięki temu, więc na pewno to było większe wyzwanie. Gra w innym języku jest wyzwaniem, no bo dochodzi ci jeszcze fakt, że nie znasz tego języka aż tak dobrze, a chcesz to po prostu zrobić dobrze swoją robotę, no bo raz to jest uczciwe, nie? Płacą ci, no to dlaczego miałbyś nie dostarczyć czegoś jakościowego w ramach tego, no a z drugiej strony też od tego zależy twoja przyszłość i to, czy cię zatrudnią znowu. Na szczęście dostałem od tej samej produkcji więcej roboty, więc chyba nie było źle. No właśnie, bo to jest, wtedy skupiasz się trochę na tym, jak to powiedzieć poprawnie, a nie na intencji. Też zależy od reżysera. Mieliśmy dwóch reżyserów i jeden był rzeczywiście tak, że mnie cisnął, że musi być tak, jak jest w scenariuszu, bo serial idzie na całą Latynoamerykę i pani w Chile, gdzie jest zupełnie inny akcent, musi rozumieć, co ja mówię, więc to musi być poprawnie powiedziane i gramatycznie też, bo ona nie zrozumie. A drugi był taki, że powiedział, no dobra, ale ty jesteś Amerykaninem, to jeżeli ty się pomylisz, to jest fajne, to jest w postaci. Znaczy miałem takie trochę zdezo i mam dwa zupełnie różne rodzaje scen. Jeden z jednym reżyserem, gdzie jestem taki wyluzowany i to super, wszystko wychodzi aktorsko, bo jest o wiele bardziej naturalne, i w drugich, kiedy ja mówię po prostu jak miodek hiszpańskojęzyczny, bardzo poprawnie i wyraźnie, więc no też, wiesz, z mojej perspektywy fajniej, bo mogłem się nauczyć dwóch zupełnie różnych rzeczy i doświadczyć ich. Gorzej, jeśli chodzi o spójność postaci w historii. Ale to chyba nie wyszło źle, bo z tego, co widziałem, to jakoś się tam trzyma kupy, więc zwracam honor temu reżyserowi, co mnie tam cisnął o te teksty. A jakie są różnice tak z perspektywy kulis i aktora, jeśli chodzi o produkcję, o warunki, o, nie wiem, sposób, atmosferę i sposób traktowania na planie filmowym? Widzisz różnicę między... Jest podobnie. Jest podobnie, oczywiście tam w Kolumbii leci więcej muzyki na planie, wszyscy tańczą w przerwach i wszyscy się tak dotykają cały czas, wiesz, bo to jest inna kultura. I w Polsce łatwiej jest dostać krytyczną opinię, co nie jest złe, nie mówię, że to jest złe, wręcz pomaga ci w pracy, bo musisz wiedzieć, jakby ty nie jesteś w stanie skupiać się jednocześnie na ocenianiu siebie i graniu, musisz o tym zapomnieć, musisz się być tą postacią i realizować jej cele, a nie myśleć, o Jezu, jak ja to powiedziałem, czy to było dobrze, czy nie, więc też jest wartościowe, że ktoś potem podejdzie i szczerze ci powie, stary, to było złe. Rozumiesz. A w Kolumbii jest jednak taka kultura, że nie mówi się takich rzeczy. Mówi, a tak, tak, fajnie było. Bo oni są mili, bo oni bardzo jakby dbają o to, żeby inni dobrze się czuli. Nawet ja to gdzieś opowiadałem, miałem współlokatora, ja nie lubię mieszkać sam, więc wynajmowałem tam mieszkanie razem z ziomkiem z teatru. I poszliśmy na imprezę razem. I ja widzę, ja potrafię wyczuć, to zresztą nie Kolumbijczyk, tylko Wenezuelczyk, ale podobna kultura. Nie podobało mu się tam. Ja to widzę, że mu się nie podoba. I on nie przyjdzie, nie powie, stary, jestem zmęczony, idę do domu. Nie. Podszedł do mnie i powiedział, idę do toalety. I zniknął. I poszedł do domu. I ja wracam z tej imprezy do domu, pytam, ty, dlaczego nie powiedziałeś, że wychodzisz? No mówiłem, idę do toalety tutaj, tu. I pokazuje mi na toaletę w mieszkaniu.
I tam tak jest. więc trochę inaczej wyglądają te relacje międzyludzkie i ten sposób komunikacji jest zupełnie inny. Pamiętam też tam na planie, jak tutaj jest, coś chcą zmienić. Na przykład pion produkcyjny pisze do ciebie, że jest zmiana w zdjęciach kolejnego dnia. No to piszą, następnego dnia zmieniamy godzinę na te, potwierdź, że odebrałeś. Tak by było standardowo tutaj w Polsce. Tam jest tak, że produkcja ci wysyła wiadomość, Ola. I nie ma tam nic więcej. I to musisz odpowiedzieć Ola. I wtedy oni zapytają, jak się masz. I to musisz, bardzo dobrze, a wy? Bardzo dobrze, dziękuję, że pytasz. I potem mija trochę czasu, jeszcze pewnie parę jakichś takiego small talku się wymieni i dopiero przechodzą jakby do sedna. Więc tam ten proces komunikacji jest trochę dłuższy. Natomiast jest bardzo przyjemny i taki fajny, no bo czujesz się jak w domu, jak w rodzinie, jak wśród przyjaciół. Mm-hmm. A czy taka twoja polska, powiedzmy, bezpośredniość była w takim razie atutem czy problemem tam? Na pewno była dla nich ciekawa. Myślę, że zdarzały się sytuacje, w których ktoś ją odbierał jako coś niegrzecznego. Mm-hmm. To tak. Myślę, że tak. Tam nawet jak się nie uśmiechniesz, tylko mówisz komuś coś serio, to mówią, ale czego jesteś taki niegrzeczny? więc są te różnice kulturowe, no ale to jest piękne właśnie w świecie, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami od linijki, tylko że jesteśmy różni i trzeba się z tego cieszyć. Mhm. To jest bardzo ciekawy temat ogólnie, bo z kolei w Polsce mam wrażenie, że taka nadmierna ekspresywność i... Co chce tam? Co on ode mnie chce? Tak, że to jest podejrzane z kolei u nas, nie? Dlatego ja też na początku, jak się z tym zderzałem, to myślę, co oni chcą ode mnie, co oni są tacy mili. I miałem takie, dlaczego ty jesteś taki miły, a oni, a dlaczego ty jesteś taki niemiły. Więc tak, no to zderzenie jest ciekawe na pewno i cieszę się, że miałem okazję zderzyć się z tym. Znaczy, niedawno całkiem rozmawiałem z takim profesorem, który w ogóle bada poziomy szczęścia w Polskiej Akademii Nauk, psychologiem, który się tego typu zajmuje i właśnie o to pytałem, bo a propos tych memów, wiesz, Polish smiles i takie polskie uśmiechy, dlaczego my się uśmiechamy w ten sposób. I on to bardzo ciekawie wytłumaczył, że te bardziej ekspresyjne, takie otwarte narody to są te mniej homogeniczne, nie? Że jakby mniej jednorodne. Że polska kultura, Polacy są jednorodni w większości zdecydowanej kulturowo. Tak samo Japończycy. Dlatego uśmiech jest formą komunikacji, która pozwala ci dać sygnał drugiej stronie, że mam dobre intencje, że nie jestem dla ciebie zagrożeniem, nie jestem wrogiem. A te kultury południowoamerykańskie są jednak różnorodne z powodu różnych plemion, z powodu Europejczyków, którzy tam przyjechali i tak dalej. Oni nawet sami w sobie są różnorodni, bo w przeciwieństwie do Polski oni są tak poprzecinani tymi łańcuchami górskimi, więc mają te regiony, które są bardzo różne od siebie. Akcenty są różne, sposób bycia jest różny, jedzenie jest różne, muzyka jest różna i to w ramach jednego kraju ogromne są różnice. I też przyjechać z jednego miasta do drugiego, które jest może oddalone o 150 km autobusem, to nie jest tak jak u nas niecałe 2 godziny, tylko tam jedziesz 10 godzin albo więcej, bo musisz po tych serpentynach jeździć. Mhm. Więc może faktycznie to jest to samo, że oni sami w sobie są różnorodni, więc też muszą sobie dawać ten sygnał, że tak, słuchaj. To jest sposób komunikowania się w przystępny sposób, dogadania się, nie? Między sobą. A to jakie były takie różnice, mówisz, kulturowe? Bo myślę, że z perspektywy ludzi, którzy nie byli w tamtych rejonach świata, no to Latynosi, nie? Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy ekspresyjni, wszyscy mniej więcej podobni, nie? Mówisz, zakładam też, że te różnice są diametralne. No są różnice, na przykład wszyscy w Kolumbii mówią, że mieszkańcy Bogoty są zimni i tacy bardzo niedostępni. Ale z naszej perspektywy to ja w ogóle nie widzę aż takiej różnicy między nimi a tymi z wybrzeża. Aha. Dla mnie to oni są tak samo ciepli. No nawet lepiej, bo ludzie w Bogocie nie żyją z turystów, więc jeżeli ty się tam pojawiasz, to albo ktoś jest tobą zainteresowany i naprawdę jest tobą szczerze zainteresowany, cię traktuje jak człowieka, a nie jak chodzący portfel i jest łatwiej zdobyć przyjaciół, albo nie. No może nie są tacy, że cały czas tam tańczą albo śpiewają, ale też o wiele więcej. Więc no z ich perspektywy są te różnice między Bogotą a wybrzeżem chociażby. Mhm. Też ludzie wyglądają inaczej, troszkę, no powiedzmy mają o wiele ciemniejszą karnację na wybrzeżu, to wszystko też wynika, oni mieli napływ ludności z Afryki i ta ludność Afryki została bliżej wybrzeż, a w górach jest ta bardziej ta taka mieszanka Hiszpanów z ludnością indiańską, lokalną. Mhm. Tak, więc muzyka jest inna, jedzenie jest inne, są ogromne różnice. To kurczę, jest piękne doświadczenie w ogóle też patrzeć z tej perspektywy, a jeszcze wracając trochę do twojej kariery aktorskiej, jakie masz teraz tam plany i perspektywy? No bo jesteś w ogóle w tej podróży. Słuchaj, jaki aktor może mieć plany? No żadne, że liczyć, że wygra casting. Okay. Mam agenta w Meksyku, mam agenta w Kolumbii. Fajna rzecz tam w tych dwóch krajach to jest to, że casting robi się online.
w ogromnej większości, więc ja mogę sobie siedzieć na swojej łódce, być nawet na jakimś Fiji, na odległej wyspie, zwłaszcza jak będę miał tego Starlinka. I jak będzie casting, to go sobie nagrywam tam na plaży i wysyłam. I jeżeli wygram ten casting, no to wracam. Tutaj w Polsce jest trochę tak, tutaj w Polsce rzadko się to robi. To miało miejsce, jak był COVID. Teraz wrócili z powrotem do castingu. Tak, wracają, bo... Wrócili, nie, tak. Okay. Raczej chcą cię zobaczyć, poczuć energię. Może też jest tak, że w moim przypadku oni mnie nie widzieli przez 4 lata, więc jestem obcą osobą, nie wiedzą, czy ja tam mam może tutaj szramy, czy po ugryzieniach rekinów ślady, więc może to jest kwestia tego, ale no przez to jest trochę trudniej jakby trzymać kontakt z tym rynkiem. Ale kto wie, teraz jestem miesiąc, dwa, więc może jakieś castingi się będą miały miejsce, kto wie. A to szukasz tutaj roboty? Mimo tego, ja, że jesteś jest, aktor wszędzie szuka roboty. Wiesz co, ja nie chcę... ja bym... Bardzo lubiłem pracę w serialach codziennych, natomiast praca w serialu codziennym zmusza cię do tego, żeby tu żyć na stałe. Tak. Jeżeli by się trafiło coś, jakiś projekt, który jest zamknięty, czyli są 3 miesiące, 4 miesiące, czyli to, co robię w Kolumbii, no to też nie ma dla mnie aż takiej różnicy, czy ja z tej łódki przylecę do Kolumbii nagrać serial, czy do Polski, to jest równie fajny rynek i fajnie się tutaj pracuje, czy do Meksyku, czy może do jakiegoś innego kraju, który po drodze będę mijał, akurat nauczę się języka. więc fajne jest to, świat jest mały. Jeżeli nie przemierza się go łódką zbudowaną w szopie, bo wtedy jest dosyć duży. Ale jeśli chodzi o samoloty, to mnie lot z Los Angeles leciałem, bo to jest dosyć blisko miejsca, w którym jest moja łódka. Ale lot z Los Angeles do Polski kosztował mniej niż lot z Meksyku do Kolumbii. Więc te odległości, one się robią już takie trochę... ujednolicony bym powiedział, wiesz, to jakby z każdego miejsca na świecie możesz dolecieć w każde inne miejsce na świecie do $500. To może być Fiji, to może być Nowa Zelandia, gdziekolwiek. No, kwestia tego, jak wcześniej zabukujesz bilet i na ile przesiadek się zdecydujesz. Jeżeli to będzie 48-72 godziny, no to naprawdę można te bilety tanio znaleźć. A przy okazji, jak zostaniesz, nie wiem, 24 godziny w Nowym Jorku, czy w Bangkoku, czy gdziekolwiek, czy w Dubaju i coś zwiedzisz, to też nie jest taki ból duży. Też wydaje mi się, że zmienia ci się poczucie czasu, jak jesteś w takiej podróży łódką, nie? Że ten czas ci się, że 5 dni na przykład to nie jest dużo, żeby gdzieś polecieć, gdzieś się zatrzymać. Tak, tak. Żyjesz spokojnie, nie jesteś w tym pędzie, gdzie ciągle musisz coś załatwiać, ogarniać. Nie? Znaczy ten pęd jest, ale on nie jest jakiś inny. Że tak, to jest prawda, że to jest trochę inny pęd. Natomiast tak, no, cały czas jak lecisz tu na lot, tu masz przesiadkę, tu musisz pamiętać, tu musisz sprawdzać, w jaki sposób dostać się z lotniska do miasta, z miasta do lotniska albo między lotniskami, to tam trochę jest tego pędu w tym wszystkim, ale perspektywa jest inna, tak. To jest inny rodzaj pędu. A jak taka podróż, w której jesteś od lat, wpływa na relacje? Bo widziałem, że często się wypowiadasz o, nazywasz tych ludzi, których tam poznajesz czasem na chwilę. To są przelotne znajomości, ale że one są tak ciepłe i otwarte, że nazywasz ich przyjaciółmi. I trwałe dosyć. Znaczy tak, na morzu jest to tyle fajnie, że jakby nas, jakby, no to jest bardzo specyficzny rodzaj życia. I jakby wszyscy się na niego zdecydowaliśmy się na niego, więc automatycznie nas bardzo dużo łączy. Tak, i mamy bardzo dużo wspólnego, więc te przyjaźń jest bardzo łatwo nawiązać. Natomiast ja jestem otwarty, ja też bardzo dużo nawiązuję przyjaźni lokalnych z ludźmi w krajach, które mijam, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne. W sensie dla mnie to jest o wiele ważniejsze niż odhaczanie tych punktów z Lonely Planet. Ci ludzie, te doświadczenia. Ludzie i ta prawdziwa kultura, nie zabytki. To też jest fajne, historia tam Majów, Azteków i tak dalej, ale... To, jak ci ludzie teraz żyją, jak myślą i co ich tam kłopocze, czy ploteczki z wioski w Afryce, kto z kim, dlaczego i kto kogo nie lubi i co tutaj się dzieje. Dla mnie to jest równie to jest jeszcze bardziej fascynujące niż jakby... To jest prawdziwe życie. To jest prawdziwe życie tu i teraz. To, co oni robią, a oni rzadko kiedy chodzą na ruiny oglądać, więc wiesz, ale to też warto myślę jedno i drugie i to łączyć, to po prostu nie zapominać o tych ludziach, no oni tam są, oni są dla nas obcy, więc często tam jedziemy i tak na nich patrzymy i się ich boimy, nie rozumiemy ich, ale to też są ludzie i oni mają bardzo zbliżone do nas potrzeby, marzenia, obawy. I naprawdę jak się zapomni o tym lęku, to można złapać z nimi ten kontakt i zyskać niesamowitych przyjaciół. I trochę inną perspektywę, co też jest fajne i też cię uczy dużo. A jest to niebezpieczne? W sensie te kontakty z ludźmi? No bo
Myślę, że te turystyczne regiony bywają, natomiast ty raczej trafiasz w takie, gdzie masz prawdziwych ludzi i też z mojego doświadczenia oni są super otwarci, ciepli, pomocni, tacy przyjaźnie. Zawsze możesz trafić na złego człowieka i im jakby powiedzmy kraj jest biedniejszy, no to tym większa szansa na to, że nawet to nie będzie zła osoba, ale że ona dla własnego przeżycia będzie musiała cię skrzywdzić. I trzeba mieć tego świadomość. I Kolumbia no, nie jest bogatym krajem. Tam dużo ludzi klepie biedę i sporo ludzi nie dojada. I też patrzy na nas, dlaczego oni mają, a my nie mamy. I z takiego myślenia może się zrodzić sytuacja niebezpieczna i trzeba mieć tego świadomość. Więc takie sytuacje się zdarzały. Natomiast takie sytuacje mogą się wszędzie zdarzyć. I też sam fakt istnienia ryzyka no nie może cię wstrzymywać przed wyjściem z domu. Absolutnie. Tak jest moja filozofia i ja jestem tego ryzyka świadomy i ja chcę się go podjąć. W sensie chcę zaryzykować, tak. I już no. Znaczy, nie podejmowanie ryzyka jest chyba większym ryzykiem po prostu. Tak, że, no bo też nasze życie jest ograniczone czasowo, więc troszkę szkoda byłoby przesiedzieć je w domu. A ty miałeś takie sytuacje, że ktoś ci przystawił pistolet do głowy, musiałeś płacić łapówkę albo... No, miałem bardzo dużo takich sytuacji, ale nie będę o nich opowiadał. Żeby, bo jeszcze potem ludzie się przestraszą, nie będą... Trzeba uważać i już, no. Różne rzeczy, tam znikały mi rzeczy z łódki, były kradzione. Byłem napadany na ulicy. No, ci piraci, no ale to ci piraci w końcu nie weszli na moją łódkę, więc to się nie liczy, powiedzmy. Wow. Więc tam oczywiście tak, Latynoameryka ma swoje zagrożenia i trzeba być świadomym. Jeżeli ktoś jest rozsądny, to w większości tych zagrożeń unik. Nie zawsze jest ryzyko, ale to ryzyko jest nawet tutaj. No, oczywiście. Wszystko może się zdarzyć. A ty jak sobie radziłeś w takich sytuacjach? Musiałeś się... Nie, zależy od sytuacji. Wiesz, zachowywać spokój, bić, wiesz, jak na to reagować? Różnie reagowałem, no to czasami... Kilka razy mi wyciągnęli portfel z kieszeni i jak to poczułem, to ja zazwyczaj się konfrontowałem. To nie polecałbym tego, ale ja tak miałem, ja podjąłem decyzję, że się konfrontuję i czasami odzyskiwałem ten portfel, a czasami traciłem zęby, no, więc to różnie bywało. O, wow. To rzeczywiście niebezpiecznie. Tak. A miałeś takie sytuacje, że myślałeś, że już z tego nie wyjdziesz? Tak, były też takie sytuacje. No, co to za sytuacja? Nie ciągnij mnie za język. Nie? Nie. Ale bo tak trudne jest dla ciebie doświadczenie? Nie jest trudne, ale też no, jakieś sekrety trzeba mieć w życiu. Okej. Okay. To o życie portowe chciałem cię zapytać w takim razie, bo mówisz, że socjalizujesz się bardzo jak wychodzisz na ląd. Jaka to jest energia? Jacy tam są ludzie, jak to wygląda i jak to też z tymi utrzymywaniem relacji, bo mówisz, że niektóre są trwałe. Właśnie się nad tą trwałością zastanawiam, bo pewnie długoterminowego związku no to nie utrzymasz. No chyba, że będziesz miał żonę w każdym porcie, ale też bym cię raczej o to nie podejrzewał. Więc tymi relacjami, pytasz o które relacje? O te damsko-męskie czy o te przyjacielskie? Nie, wszelakie, wiesz, jak to... Jeżeli chodzi o te przyjacielskie, to faktycznie wszyscy, załóżmy, że płyniemy dookoła świata. Najbardziej typowa trasa, którą wybiera 99% jachtów, to jest trasa wzdłuż Passatów. Więc mimo, że... Ale nie tych samochodów. Nie, bardzo dobre samochody, pozdrawiam Dodo. Więc ja na przykład poznałem takiego ziomka w Holandii, Bena. Miał też wtedy dziewczynę Japonkę, z którą już nie jest. No to zresztą to nie jest ważne dla historii. Myśmy się poznali w Holandii, w Marinie. Potem widzieliśmy się w Anglii, potem widzieliśmy się w Hiszpanii, potem widzieliśmy się na Wyspach Kanaryjskich, potem spotkaliśmy się razem w Surinamie po drugiej stronie oceanu, na Karaibach, na Curaçao i w Kolumbii. A potem jego łódkę, jak już zrezygnował i sprzedał łódkę, widziałem jego łódkę w Panamie. Więc to jest też tak często, że ludzie podróżują podobną trasą. I czasami sobie skaczą w prawo, w lewo. Ja popłynąłem na Cabo Verde, on popłynął do Gambii w Afryce. Ale gdzieś szliśmy tą trasą pasatową. Więc tych ludzi można spotkać. A nawet jeżeli ich nie spotkasz, to jest internet, utrzymujesz kontakt. Jeżeli naprawdę zbliżyliście się do siebie, to utrzymujesz ten kontakt i prędzej czy później gdzieś będziecie na tyle blisko, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odnowić tę przyjaźń. Tak jak ja miałem takiego przyjaciela Polaka Krzysztofa, który żeglował, spotkaliśmy się, nawet nie poznaliśmy się, to było niesamowite. Ja dopłynąłem do mariny w Gran Canaria, było jedno jedyne miejsce w tej marinie i stanąłem w tej marinie i obok była łódka polska. I tak patrzę, mówię, hakuna, coś mi tam świtało, ale nie wiedziałem i widzę, że polska flaga, tylko że polska bandera... To jest
tania bandera, dosyć prosta, więc jakby dużo, dużo statków jest zarejestrowanych w Polsce i ma polską banderę. A, więc jakby nie zakładam, polskie. Że okay. Nie są polskie i załogi nie są polskie, nie mają nic wspólnego z Polską poza tą banderą. Więc tak już parę razy się nadziałem, więc stwierdziłem, dobra, to zapytam, zapukałem, mówię, hey, are you Polish? I wyskakuje Krzysztof i mówi, no tak, no ja jestem Krzysztof, a ty jesteś Michał. Ja tak patrzę, nie mówię, no myślę sobie, no dobra, no może te seriale czy coś. I mówię, no przecież żeglowaliśmy razem. Ja mówię, tak kurde, rzeczywiście, jak ja robiłem sternika morskiego, to musisz zrobić tam 200 godzin na morzu, więc wykupujesz rejsy. I ja wykupowałem po Bałtyku, bo taniej, a Bałtyk poza tym jeszcze mnie bardzo interesował. I Krzysztof był moim skiperem. I to jeszcze w ogóle najfajniejszym skiperem, który nie bał się pływać w takiej naprawdę solidnej pogodzie i sztormach. I ja go tam spotkałem przypadkiem. I on razem ze mną zaczął żeglować. Ja go trochę namówiłem, żeby nie wracał do Europy, żeby płynął najpierw na Cabo Verde, a potem dalej, żeby jeszcze płynął przez Atlantyk i żeśmy razem dopłynęli. Znaczy razem. Ja wypłynąłem 3 tygodnie wcześniej. Jak ja już dopłynąłem do Surinamu, to on wypłynął z Cabo Verde i potem po 3 tygodniach dopłynął do Surinamu. Potem razem wyruszyliśmy z Surinamu na Grenadę, na Karaibach. Rozjechaliśmy się po 10 godzinach, już płynęliśmy oddzielnie, no ale potem na tej Grenadzie też się my spotkali, więc to też się taka fajna przyjaźń nawiązała, no ale on chłopak się zakochał i wrócił do Polski, żeby no, żyć życiem z miłością, a ja tam dalej szukam tych przygód i szczęścia w świecie, no ale mimo wszystko jestem tutaj, więc my się na pewno spotkamy, to jest naprawdę bliska mi osoba, super przyjaciel, więc to nie jest tak, że ty się rozjeżdżasz na tym morzu, już nigdy nie będziesz miał okazji tych przyjaźni celebrować. Mhm. Więc to się daje. I te przyjaźnie są na tyle trwałe, że one są w stanie przetrwać bardzo długi okres. To nie jest tak, że jak się nie widzicie przez 3 lata, to potem jesteście obcymi ludźmi, bo was tyle połączyło, że nawet po tych 3, 5, 10 latach myślę, że dalej będziecie przyjaciółmi. Myślę, że jak też żeglujecie razem, to jest tak intensywny kontakt. Przeżywacie. No, jeżeli razem ładujecie się w sytuacje, które są groźne, a tak jest często, to te relacje są bardzo, bardzo silne. A twoi bliscy nie boją się o ciebie? Jak tam już teraz pewnie się przyzwyczaili? Moi rodzice za 3 dni jadą do RPA i będą tam jeździć wynajętym samochodem sami, więc o czym my mówimy? No to ja bardziej o nich się boję niż oni o mnie. I w jaką stronę, gdzie się widzisz za parę lat? W jaką stronę to dalej planujesz prowadzić? No bo... Na zachód. Dookoła świata. Dookoła świata. Świat jest okrągły. Tylko potem myślę, że tym punktem kluczowym będzie po pierwsze wybranie, czy przez kanał Suezki. Teraz jest ciężko, bo oni się tam troszkę z tymi lokalnymi posprzeczali. Tak, więc nie chciałbym dostać jakąś rakietą za to, że należymy do NATO. No ale musisz wybrać, czy to będzie kanał Suezki, czy to będzie tam dookoła RPA na południu Afryki. I na tej wysokości będzie trzeba jakby zdecydować, czy zawijamy do Polski, czy robimy drugie kółko, a i trzecie, i czwarte. Czy gdzieś tam płyniemy po drodze, gdzie zobaczyliśmy, że jest fajnie i chcemy żyć. Więc póki co płynę na zachód, a potem zobaczymy. No właśnie się zastanawiam, bo ten żeglarz kiedyś musi zejść na ląd chyba tak. Nie musi, dlaczego? Nie? Są ludzie, którzy żeglują i 20, i 30 lat. Okay. Mówi się, że jak już żeglujesz 3 lata, to ciężko jest wrócić. I coś w tym jest, no bo człowiek przyzwyczaja się do takiej naprawdę wolności i ja to widzę po sobie, już może bez konkretów, żeby nie było, że gdzieś tutaj łobuzuję, ale jak widzę ograniczenia takie, które są normalne i są częścią naszego społeczeństwa, to mam, dlaczego ja nie mogę? Ale jak to? No bo człowiek trochę tak dziczeje, przyzwyczaja się do tego, że nic go nie ogranicza i potem musi nagle odnaleźć się w takim bardziej zorganizowanym społeczeństwie i czuć się trochę niewygodnie z tym. No, ale myślę, że do wszystkiego można się przyzwyczaić i można się ucywilizować. Bardzo fajne, mądre zdanie powiedziałeś, że nie ma wolności i bezpieczeństwa jednocześnie, nie? Że trzeba chodzić na jakieś kompromisy albo w ogóle wybrać jedno albo drugie, te wolności i bezpieczeństwo. Co, z czym się teraz mierzysz właśnie? Jakie masz dyskomforty, jak wchodzisz do tego zorganizowanego społeczeństwa? Co cię ogranicza? No te wszystkie reguły, według których tutaj żyjemy, które mają sens. Ja nie mówię, że one nie mają sensu, no bo to trzeba jakoś taką liczbę ludzi na takiej przestrzeni zorganizować. Ja jestem przyzwyczajony do innej przestrzeni, do tego, że nie ma ludzi. I to mnie ogranicza, ale to wcale nie jest dobrze, mnie to ogranicza. Mhm. I nie powinno mnie to ograniczać, więc ja też powoli staram się... Ale to są takie trywialne rzeczy typu przechodzenie przez ulicę. No dokładnie, o takich rzeczach mówię. Mhm.
No i... patrzę, no, chociażby... Jeszcze raz, to jest prawo. Prawo trzeba szanować w każdym kraju. I teraz jestem tu i powinienem szanować to i je szanuję. Ale stoję sobie i widzę, że jest czerwone światło na przejściu na pieszych i nie jedzie nic. I widzę, że nic nie jedzie, ale muszę stać, bo jest czerwone światło. I mam, ale dlaczego ja muszę stać? Nic nie jedzie przecież, ale muszę stać. No to stoję, bo jestem tutaj, ale stoję, ale się gdzieś tam gotuję w środku. Mówię, dlaczego muszę stać? Ale stoję, żeby było, stoję. Aha. Faktycznie ta wolność jest uzależniająca. Jest uzależniająca. Wyobrażasz sobie, że wyjdziesz z tego kiedykolwiek, czy po prostu będziesz jakoś tak sobie życie już układał, żeby być tym takim wodnym nomadem? Nie wiem, ja też ta wolność myślę, że i na morzu będzie ograniczana przez to, co ci, przez Starlinka, przez GPS-y, przez to, że to żeglowanie staje się coraz łatwiejsze. Wydaje mi się, że będzie coraz więcej ludzi, które będzie chciało żyć na morzu i im więcej będzie jachtów ludzi, tym bardziej będą kraje musiały na to reagować i będą ograniczały, na przykład zamykając kotwicowiska, mówiąc nie, tu jest park narodowy, tu już nie kotwiczymy, a najlepiej to wszyscy do mariny. Im więcej ludzi będzie w stronę marin, gdzie będzie ograniczone miejsce się kierować, no to tym te ceny będą rosły i nagle to nie będzie kotwiczenie na sam blas za darmo i patrzenie na rekiny wokół twojej łódki, tylko będzie siedzenie w marinie w Panama City za $200 dziennie i patrzenie na brudną wodę i na ludzi ze Starlinkiem obok na katamaranie za $500,000, bo tylko ich będzie stać, żeby tam być. Więc, ale może nie. Ja nie mówię, że tak będzie. Zawsze są jakieś opcje. Może będzie można popłynąć w te regiony zimniejsze, które są bardziej adventurous, wiadomo, czy do krajów, które nie będą tak bardzo popularne. Natomiast jest tak, że oczywiście tam będzie trudniej, no bo z jakiegoś powodu w pewnych krajach się żegluje, a w innych nie. To też jest, to się samo reguluje, tak jak ekonomia. No, tu są takie prądy, jest cieplejsza pogoda i tak dalej, więc będzie trzeba włożyć trochę więcej wysiłku, co nie jest złe, też fajne. Czyli myślę. Upowszechnienie tego i obniżenie poziomu trudności, to, że stanie się to łatwe, będzie zagrożeniem w ogóle dla tej takiej... romantycznej. No. Tak myślę. Ale może nie, obym się mylił, a też będzie się to właśnie regulowało w inny sposób, jakby zawsze gdzieś ten balans się odnajduje w przyrodzie i w społeczeństwie i będzie to, no myślę, że kraje będą ograniczać tę wolność. A przez te 4 lata widzisz już takie zmiany, różnice? Widzę, po COVID-zie widać, na przykład na Polinezji Francuskiej, zwłaszcza na Society Islands, bardzo dużo pozamykało się kotwicowisk i powiedzieli zakaz kotwiczenia, bojki, płać $50 za dzień. Więc tak. I coraz więcej jakby biurokracji, trzeba zgłaszać się wcześniej, że będzie się tam wpływać, a nie mówić na radio, hej, jestem, poproszę o check-in. Więc tak, to też jest, to się w pewnym sposób reguluje i może przestanie być tak bardzo romantyczne i ciekawe. Dlatego też cieszę się, że robię to teraz. Druga rzecz to kwestia jednak przyrody, która... no trochę dostaje po tyłku przez naszą działalność ludzką. A trzecia rzecz, no to zmiany klimatyczne, które mają ogromny wpływ na chociażby huragany i to, jak one są silne, jak bardzo są nieprzewidywalne i jak często wychodzą poza te swoje typowe sezony. Przecież jak rozmawialiśmy wtedy, ja byłem świeżo po huraganie Lidia i chyba było przed... Nie, to też było po huraganie, który uderzył w Acapulco. To były 2 huragany, jeden kategorii 4, drugi kategorii 5, najsilniejszy, który kiedykolwiek uderzył w to wybrzeże. A jak się o tym czytało, no to od lat 60. było tylko 7 huraganów kategorii 4, a w ciągu 2 tygodni był 1/4 i 1/5, który jeszcze nigdy nie wystąpił. Ten kategorii 5, oni go w ogóle nie przewidzieli, oni powiedzieli, że to będzie lekka burza tropikalna. Ludzie zostali na jachtach, zakotwiczeni tam w tej dosyć nieosłoniętej jednak zatoczce i znaczna część tych ludzi umarła na tych jachtach, bo to nie zostało przewidziane. I nie spodziewali się tego, jak jeszcze przepływałem przez Acapulco i kontaktowałem się z marinami tam i zastanawiałem się, że to takie fajne miejsce, gdzie można zostawić jacht, bo nie ma huraganów. I on mówi, zostań tutaj, tu nie ma huraganów. I zostałbym i co? I bym może gdzieś tam na dnie razem z tymi innymi biednymi żeglarzami teraz sobie leżał i by mnie skubały rybki. Więc i mi się wydaje, ja też nie jestem klimatologiem i no, raczej nie zachęcałbym do słuchania porad klimatycznych od aktorów, ale no, gdzieś tutaj ta tendencja wydaje się niepokojąca, bardzo niepokojąca, mocno. No, więc to też może mieć wpływ. Jak nagle się okaże, że wszędzie będzie jak w Japonii, gdzie huragany są zagrożeniem przez cały rok, no to może wcale nie tak łatwo będzie żeglować. A może będzie łatwo żeglować, ale ryzyko będzie jednak spore i może część ludzi się na to nie zdecyduje. I może wszystko, co mówię, to są brednie. Oby.
Jakie były najpiękniejsze momenty takie z tych podróży, takie magiczne, które ci zapadły? Takim typowo magicznym momentem z żeglowania po świecie, co wszyscy kochamy jako żeglarze, to jest fotoplankton. To jest świecący plankton, zwłaszcza jeżeli jest naprawdę super. Fotoplankton to takie małe tam robaczki, które sobie żyją, jak je tam ruszysz, to one świecą. I to ruszaj scena woda. Scena z filmu Życie Pi przywoływałeś. Dokładnie tak. I jeżeli masz dużo tego fotoplanktonu, jest ciemna noc, to jest bardzo wyraźne, widzisz, i akurat przypłyną delfiny, no to masz po prostu spektakl niesamowity. Masz jakby delfinie duchy, które sobie tam jak torpedy dookoła twojego jachtu pływają i to jest coś niesamowitego, ale w ogóle całe... Myślę, że ty jak żyjesz na morzu, to magię odnajdujesz we wszystkim. I w skrzeku mew, i w każdym zachodzie czy wschodzie słońca. Więc życie na morzu samo w sobie to jest magia. I magia, która się nie nudzi, bo te proste rzeczy się nie nudzą. Nie? Bo to ile razy byś nie zobaczył tego zachodu słońca, to się na niego gapisz jak po prostu trzylatek z otwartą buzią. I to jest piękne, bo tu nie ma tego, co jest na przykład, jak gonisz za pieniędzmi, za karierą, to ciągle chcesz więcej. Dochodzisz do pewnego poziomu i mówisz, to nie jest wystarczające i chcesz więcej i ciągle czujesz niedosyt. A jak żyjesz na morzu i cieszy cię to życie na morzu, to ono cię cieszy zawsze. Rozumiesz? No chyba, że niektórzy gdzieś tam mówią, a dobra, mam za małą łódkę, teraz chcę mieć katamaran większy, ale nie wiem, ja tego nie mam, wielu z moich przyjaciół tego nie ma, cieszymy się tym, co mamy. Ja to nawet jakbym budował łódkę, to chyba kolejną bym już mniejszą zbudował. Bo widzę, ta przeszła Atlantyk, to może mniejsza też by przeszła, wyzwanie. A krócej by się budowało, więc tak. No to bardzo inspirujące i bardzo mądre słowa o tych małych, właśnie drobnych chwilach, bo to one nadają sens życiu, mam wrażenie. Tak, i jakoś taki... Dostarczają się takiego balansu endorfinowego w życiu. No wow. Stary, dziękuję ci za tę opowieść. To jest w ogóle... Nie, to ja dziękuję za zaproszenie i możliwość opowiedzenia tego. Bo to też człowiek opowiada to i sobie zaczyna zdawać z tego sprawę. Bardziej niż miałby patrzeć się tylko na ten zachód słońca. Po prostu patrzysz, kurczę, i podziwiasz to, co tam jest. A jak sobie o tym pomyślisz, to tak chyba jest rzeczywiście, że te proste rzeczy w życiu są najważniejsze. I gratuluję ci odwagi, że miałeś ją w sobie, żeby sięgnąć po te rzeczy. Bo to są, myślę, marzenia większości ludzi. Tylko wszyscy dookoła znajdują sobie wymówkę, żeby tego nie robić. Bo kariera, bo praca, bo pieniądze, bo kredyt, bo dzieci, bo coś tam, nie? A ty jednak zaryzykowałeś, poświęciłeś wiele i, kurczę, wygrałeś takie życie, jakie chciałeś mieć, nie? Lubię to swoje życie i jestem szczęśliwy, że podjąłem takie decyzje, więc jeżeli ktoś się waha, to... Polecam zaryzykować od czasu do czasu. Tylko trzeba mieć świadomość, że ryzyko to jest ryzyko, ale nie ma ryzyka, znaczy nie ma wolności bez ryzyka, moim zdaniem. To piękna puenta na koniec, ale to czekam w takim razie na twój poradnik żeglarza, jak zbudować swoją łódź. Jak zbudować łódź, jak żyć na morzu. Tak. To byłoby dobre. Zrób to. Zrobię to. Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.